Leszek Bożyński, tuż po zakończeniu turnieju z Leszka Bożyńskiego, ojca. Wspaniały turniej, same plusy tutaj słyszę. Skąd pomysł w ogóle boksu w teatrze? Pomysł boksu w teatrze to tak naprawdę nie wyszedł ode mnie, tylko od władz miasta, które są bardzo mocno zaangażowane w to i dlatego w teatrze, ponieważ tutaj odbywał się kiedyś boks, tutaj właśnie była stara cechownia kopalniana i w tej cechowni kopalnianej odbywały się walki w latach 70. i kiedy ta placówka została otwarta w poprzednim roku, wpadnięto na pomysł, żeby właśnie tutaj też odbywały się pojedynki bokserskie, żeby w ładnym otoczeniu, w fajnym teatrze, w malowniczym i nawiązanie do historii, do korzeni. No tak, teatr bardzo ładny, odnowiony, sam tutaj zwiedziłem, rzeczywiście warto tutaj spędzić, warunki są rewelacyjne, ale walki były także i świetne, walki rozpoczynające, no nie było nas na tym, ale sądzę, że przyszłoroczny turniej, bo taki zapewne będzie dzięki pracy. No tak, wiadomo, że już tutaj rozmawialiśmy odnośnie kolejnego turnieju. Mam nadzieję, że te turnieje będą i będą rosły w siłę, bo tak naprawdę pierwszy turniej odbył się w 2005 roku w szkole podstawowej. Było 6 walk, jak dobrze pamiętam. Było to w takich warunkach na boisku, nie na boisku, tylko na sali gimnastycznej. No, potem był w hali na Skarpie, która jest jeszcze większa niż tutaj Teatr Rozbark, ale nie powiedziałbym, że to był progres w porównaniu do Teatru Rozbark, dlatego że tam za duża hala. Hala, która pomieści 1500 osób, tam można gale boksu zawodowego takie duże organizować. A Teatr Rozbark idealnie pasuje do właśnie takich pojedynków i szkoda właśnie, że też w sobotę bokserolk nie było, ponieważ wydaje mi się, że porównując te dwa dni, w sobotę było o wiele lepiej ze względu też na to, że było kilka bardzo ciekawych walk i było więcej publiczności, frekwencja była większa. No ja tutaj zjechałem akurat, kiedy wszyscy praktycznie wychodzili, ale widać było, że zapełnione parkingi, czyli Leszek Bożyński z Junior organizuje tak imprezę, aby zapełnić trybuny na tak wspaniałym obiekcie, jakim jest Teatr Rozbark. No ja nie organizuję tego, ja tu pomagam w organizacji, bo tak naprawdę tutaj organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, miasto Bytom, Teatr Rozbark, ja pomagam przy tym i tutaj no udało się, trudno mi o obiektywizm, ale jak rozmawiam z ludźmi, wszyscy mówią, że zrobiliśmy kolejny krok do przodu, czyli 11 to będzie już następny krok. Już się nie możemy doczekać.